Zbudujemy ogromnego grzyba! Powalczymy z wieśniakami! I w dzisiejszym odcinku zrobimy coś miłego na odmianę. Ale nie uwierzycie, co się stało, ludzie! Generalnie to spadamy na dół, bo tam jest właśnie ta rzecz. Pewnie już wszyscy widzieliście, ale MWK dwa razy z dealerkiem mnie tu strollowali i taką dziurę mi wywalili w sądzie. No powiedzcie mi, co mam teraz zrobić? Nie wiem, oni chyba nie chcą przyjść do tego sądu. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, co mogę z tym zrobić, bo to jest przecież ja nic takiego nie zrobię. A kurde, nie dość, że wywalili mi tutaj dziurę, to jeszcze coś zrobili, tak, jeszcze coś. To jeszcze w moim przepięknym statku wysadzili tutaj dziurę i jest zalany, no. No co to ma być? W ogóle tam ulaniec się czai z tyłu, no. No i ja nic nie zrobiłem przecież, nie dość, że kurde, wysadzili mi i sąd, i statek, zabrali wieżę, no i jeszcze wszystkie zwierzątka, no. Co ja mam teraz zrobić? Ale i tak już cały serwer myślę, że jestem najgorszy, to w tym wypadku próbujemy zrobić coś dobrego. Generalnie to dam jakieś prezenty dla wszystkich, plus jeszcze odbuduję szkody, które zrobiłem. Ajajajajaj. Szkielet, chodź tu. A, masz. Dobra, po szkielecie, takie. Tak, wracając. Dam tutaj jakieś prezenty dla wszystkich praktycznie osób, oczywiście. Dobra, załóżmy, że będzie poprzyszczały. Coś takiego. Dla żelaznego dam prezent osobiście, bo nie ma jeszcze domku, że nie wiem gdzie jest, więc żelazny draniu buduj domek. Dobra, przyszykowałem tutaj mniej więcej całe EQ prezentów, no i po kolei będziemy lecieć do każdego domku i damy im wszystko to. A tak przy okazji, wbijajcie na Instagram i Smurfiki i codziennie odcinki o godzinie 17 są, pamiętajcie. Dobra, ogólnie pierwszą osobą to będzie Doknes. Prezentujemy Doknesa, plus jeszcze ulepszymy mu troszeczkę domek, żeby kurde nie miał takiego brzydkiego. Tak, w ogóle ja dróżkę do niego zrobiłem, nie wiem czy widzieliście. I miał kilo, w który się nazywa Małgorzata. Małgorzato! Dobra, dobra. Okej, w takim wypadku pora dać dla Doknesa prezencik. Kto to jest w ogóle? A, to jest ten mój sąd. No tak, zapomniałem. No w sumie zamiast tego damy tutaj prezencik dla Doknesa. Proszę bardzo, jeszcze damy na przykład dwa diamenciki. Oto, troszeczkę sianka, szały, trochę brodawek. No i chyba tyle, dobra. Prezent od Nerfa. Proszę bardzo. A teraz jeszcze tutaj upiększymy mu trochę domek, bo co to ma być w ogóle? To tragedia. No dobra, to wygląda dosyć dobrze, szczerze mówiąc. Więc okej, w takim razie lecimy do kolejnej osoby. A więc dobra, generalnie tych liści usuwał nie będę. Z tego powodu, że wieżę ci tam daruję, tak? Wieżę jeszcze ci daruję, ale zwierzątek niestety nie. Więc jeżeli się przyznasz do błędu, że zrobiłeś te wszystkie okropne rzeczy mi, i oczywiście zabrałeś zwierzątka i je oddasz, to wtedy ci to naprawię. Ale prezent i tak dostajesz oczywiście. Dobra, prezent od Smurf. Proszę bardzo, raz, dwa. Nie, mu name taga damy. O, dwa, jednego diamenta, bo na więcej nie zasłużył. Emeralda, kilka brodawek. Czy to będzie wszystko? A jeszcze sianko, tak, sianko jest najważniejsze. No, no i to chyba będzie wszystko. Dealer, ty draniu, masz prezencik. Idziemy teraz do Smawa, oczywiście. Dobra, ej, ile Smaw ma sianka? To mu podbierzemy trochę, hehe. Niech ma dwa, niech będzie, że dwa ma. Ma tu jeszcze to, diamencik jeden i tyle. Bo Smaw nie gra często na serwerze, to ma tylko tylko tyle, tak? Ja skorzystam jeszcze z craftingu niego, niech będzie. O, dobra, co? To za drzewo i tak masz warta, że nic gorszego. A, ale kurde, tu są groźby jakieś na serwerze i czemu tam jest czosnek zasadzono? O co chodzi? Dobra, czy dla Enziego to będziemy... Enzi chyba jeszcze tego nie widział. To jak dopiero zobaczy tego trolla i poprosi mnie, żebym usunął, to zobaczę, może usunę. Napiszcie w komentarzu, czy jak poprosi, to czy usunąć, czy nie. Ale oczywiście Enzi prezent też dostanie. Dobra. Cicho tam. Dwa diamenty, troszeczkę brodawek, siodełko. Co tu jeszcze możemy? Sianko, tak. Sianko najważniejsze. Strzały. No dobra, to w takim razie idziemy teraz do MWK-i. Czekajcie, czy tam jest... Czemu tam jest ten ziomek? Co? I dobra. Lecę na niego. Siema ziomek, co tam? Nie strzelaj mnie, nie. Ajojoj. Dobra. Ty, wy mi nic nie możecie zrobić. Tak, tacy jesteście, tak? Dobra, łatwiutko. Mamy tak. Mamy ten baner. To tyle, nie ma nic więcej. Spoko. Żelazny, nie skacz, nie, żelazny, nie. No, tak było. Okej, jesteśmy w domu MWK-i. Teraz tutaj, proszę bardzo, na środeczku. Tutaj pusta skrzyneczka, to zrobimy tutaj prezencik. Prezent od Smurfa. Proszę bardzo. Strzały, co tu jeszcze? Siodło czy name tag? Damy siodło, bo na name tag MWK-a nie zasłużył przez te rzeczy, które mi tu zrobił. Jednego emeralda, jednego diamenta. Troszeczkę sianka. A i jeszcze to. No, właśnie.
właśnie. I wszyscy zostali obdarowani prezentami. Więc teraz może nikt nie będzie myślał, że wszystko co najgorsze to moja wina. No, tak, i ogólnie postanowiłem zrobić live'a. Na live'ie wpadliśmy z ludźmi na pomysł, że zrobię wielkiego grzyba. Tak, z tego, że miałem materiały tylko kobel i... no i ten klocek z nederu. To generalnie z tego, bo właśnie powstanie cała budowla. Na początku musiałem zrobić wielki kwadrat, żeby dało radę zrobić na nim budowlę. Tak, następnie musiałem iść po coś tam do wioski i okazało się, że napadł mnie rajd taki, no... Powalczyłem, no i wygrałem. Tak, i teraz macie proces, jak to wyglądało w 15 sekund, jakieś całe 40 minut budowy tego trzona, tak, bo całego grzybka jeszcze nie będę budował. Po live'ie i jak możecie zauważyć, tył pojawiło się... W ogóle co to jest? Jak możecie zauważyć, to jest wielki trzon od grzybka. Tak, i co to w ogóle ma być? Czemu to jest kobel? A już wam tłumaczę. To tak, tutaj będzie taki wielki kapelusz z netheraku. Chyba tak. To się chyba tak nazywa. I to będzie taki czerwony grzybol, wielki grzybol. Tylko dlatego z takiego materiału, bo bieda i tylko to miałem najwięcej tego, więc postanowiłem zrobić wielkiego grzybola. Tak, więc tutaj będzie jeszcze chyba mój domek, ale jeszcze się zobaczy o zombie. No i tak to wszystko się prezentuje tutaj. To robiliśmy wszystko na live'ie, więc to. Tutaj będą jeszcze takie mniejsze grzybki i myślę, że tak spoko taka opcja. Taki wielki grzybol na ferajnie. A także, co jeszcze robiliśmy na live'ie? Już wam pokazuję. Na ferajnie dodatkowo załataliśmy tutaj stateczek, postawiliśmy skrzyneczkę i teraz jest odrenowo, o, no właśnie, zrobione na nowo. W sumie wygląda to nawet lepiej niż było wcześniej, szczerze mówiąc, więc no. Tak to jeszcze się tutaj prezentuje. No i proszę państwa, mamy to! A także oczywiście zrobiliśmy coś w sądzie. Tam przez okienko już możecie zauważyć, że coś tam zostało w środku zbudowane. Otóż nic bardziej mylnego. Albo nie mylnego. A w środku jest zbudowany oczywiście calutki sąd, tak. To są ławki dla osób, które będą oglądały. To chyba ława przysięgłych, czy coś takiego? Pewnie nie jestem. Tutaj jest oskarżony oczywiście, a tam będzie sędzia. Proszę bardzo i... No, więc jesteś winny, panie dealer. No, tak to będzie wyglądało, a tutaj Doknes, tak, on jest winny, mu jest Ludwik, tak, powie też Doknes, co nie? Tutaj Smaf powie, dealer jest niewinny, bo nie wiem czemu, a tutaj MWK powie, że co może powiedzieć MWK? No, ale wyjdzie tak, że na 100% powinienem sprawę wygrać i tyle w temacie, tak? Bo to nie moja wina i mi się dzieje krzywda na serwerze, ale daję prezenty dla wszystkich, więc myślę, że chociaż będą zadowoleni z tego. No, i generalnie tu wszystko tak wygląda, tutaj jeszcze muszę zrobić całą dróżkę na ferajnie, tutaj tak siu, żeby to w sumie fajnie wyglądało. To, tą wieżę trzeba zdekorować, bo to jest winda. Mamy naszego wielkiego grzybola, którego musimy dokończyć. No i tutaj trzeba wreszcie zrobić te metro, co nie? A więc na razie to wszystko tak wygląda. I co ja wam powiem? Odcinki codziennie o godzinie 17. Wbijajcie na Instagrama i Smurfik, bo już niedługo mamy 1000 followków. No i...